Danuta Cholecka, raz jeszcze witam Państwa i witam przede wszystkim moich gości. Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość, była wicemarszałek Sejmu. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dobry wieczór. Proszę Państwa, no wydarzenia dnia, ciężki kaliber, jak na Wielki Czwartek, powiedzmy sobie. Areszt tymczasowy, no, obrońca złożył odwołanie, ale dla kilku osób, między innymi dla księdza Michała Olszewskiego. Używam nazwiska, ponieważ pełnomocnik używał tego nazwiska. To jest ksiądz, który już prawie zbudował, bo jest już dachem przykryty i chyba okna wstawione, ośrodek dla ofiar przestępstw na warszawskim Wilanowie. Pokazywaliśmy to dziś kilkukrotnie w materiale. To jest już... No, takiego materiału w TVN-ie Polacy nie zobaczą. I to miało być dla ofiar przestępstw. Ksiądz miał dostać 66 milionów złotych i miał dostać jeszcze kolejną transzę, że cały ten ośrodek miał kosztować 98 milionów. On jest bardzo duży, tak jak widać było na zdjęciach. W każdym razie no, księdzu się tam zarzuca przekroczenie uprawnień, poświadczenia nieprawdy, wyrządzania szkody majątkowej i tak dalej. Poproszę Państwa o komentarz. Pani redaktor, Szanowni Państwo, tym smutniejsze jest to, że to aresztowanie następuje w Dzień Kapłański. To taka symbolika, powiedziałabym, realizacja obietnic, czyli dobranie się do katolików właśnie. No ale cóż, ośrodek miał służyć ofiarom przestępstw, a przecież ta koalicja 13 grudnia zdecydowała o wypuszczeniu przestępców na wolność. No 20 tysięcy chyba już wychodzi. No to... właśnie, no właśnie. No więc tak jeśli wypuszcza się przestępców, to po co budować ośrodek dla ofiar tychże przestępców? Powiem szczerze, że trochę przypomina mi to sytuację w Gruzji, którą swego czasu obserwowałam, bo jedną z pierwszych decyzji Bidziny Iwaniszwilego, oligarchy rosyjskiego, który wtedy wygrał wybory, został premierem, było właśnie uwolnienie więźniów, kryminalistów, wypuszczenie na wolność. Po co? No, to Państwo musicie sobie na to odpowiedzieć. Ale i to jest pytanie do Pana, bo ja słuchałam dzisiaj uważnie pełnomocnika. Oczywiście pełnomocnik broni zawsze swojego klienta, ale Pan mecenas mówił, że on dostał dokumenty, być może gdzieś w tajnych dokumentach zamkniętych w kancelarii, do których nie miał dostępu. Może coś tam jest, natomiast w tych, które on dostał, on tam nie widzi winy. A ja tak patrząc zwyczajnie, nie znając dokumentów żadnych, ani akt sprawy, no patrzę, że ten budynek jednak stoi. To znaczy miał polegać przekręt. Znaczy ja mam takie wrażenie, że akurat koalicja tutaj Uśmiechniętej Polski próbuje nas ślepo trochę po omacku strzelać. Jestem przekonany, że przy okazji Funduszu Sprawiedliwości można byłoby znaleźć nieco inne nieprawidłowości niż takie. Jednak mimo wszystko tutaj widzimy, że rzeczywiście pieniądze były wykorzystywane na ten cel, który był deklarowany. Co więcej, miał to być przecież ośrodek dla ofiar przestępstw, więc tym bardziej jest na temat. Gdzie nie można było dojechać i zobaczyć. Na pewno jest, niestety też mam krytyczny stosunek do tego, że część wydawanych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na pewno nie była dobrze wydawana, choćby sytuacja wspomagania kampanii wyborczych, choćby na Podkarpaciu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jednak w tym przypadku mam do czynienia z sytuacją, której no ja wierzę pełnomocnikowi, panu Wąsowskiemu, że jednak jeśli mówi, że ten materiał dowodowy, który został zebrany, jest jeszcze bardziej lichy niż to, co właściwie w mediach jest mówione, więc no to pokazuje jednak skalę, że no robi się strzały na oślep, robi się, tak naprawdę wylewa się dziecko z kąpielą, dlatego, bo nie można powiedzieć, że cały Fundusz Sprawiedliwości był wydawany źle. Trzeba byłoby zupełnie inaczej do tego podejść, a nie robić takie pokazówki, jak mamy obecnie do czynienia. A ja też apeluję, panie pośle, o nierzucanie oskarżeń. Ja nie oskarżam, tylko mówię o tym, że są inne obszary, które należałoby zbadać. Rzucił pan oskarżenia, mówiąc coś o Podkarpaciu. Jednak proszę nie iść tą drogą, którą idzie koalicja 13 grudnia, a jednak oceniam, że to nie jest przypadkowy strzał. Dawanie wozów strażackich akurat w te miejsca, no, w których trwa kampania wyborcza. Ale wozy strażackie nie są potrzebne, to nie oczywiście, były dobre decyzje. Są. No właśnie, ale w tym konkretnych miejscach, w których trwa kampania, Państwa, jest elementem kampanii. Rozumiewamy temat bardzo ważny, dlatego że no tak po ludzku patrząc, żadne z nas nie zna akt sprawy, bo nie możemy ich znać, prawda? Znamy tylko doniesienia medialne na ten temat. No i to wydawałoby się, że przekręt to jest wtedy, kiedy ktoś bierze pieniądze i albo z nimi znika, albo nic z nimi nie robi, tylko je trzyma, albo wydatkuje na inne cele. To widać, że to zostało wydatkowane na cel, na który zostało zadeklarowane, a zarzut stawiany, że ten ksiądz nie miał doświadczenia w budowaniu takiego ośrodka,
podobno nie był ani kryterium w przyznawaniu tych pieniędzy. No i generalnie, no, rzecz biorąc, no to on jest dość groteskowy. Pani redaktor, trzeba na to popatrzeć szerzej. To była przygotowywana akcja. Najpierw pokazał się pewien artykuł, program, materiał. No, trzeba było podłoże przygotować należycie. Potem nastąpiło przeszukanie, decyzja o aresztowaniu, a w międzyczasie jeszcze kłamliwe informacje z neotelewizji przez pewną do niedawna sejmową dziennikarkę, która oskarżyła już teraz o nie... Teraz pracuje. Tak, o naprawdę potworne rzeczy. No, to VP Info z tego, tak, co widziałam. Tak, księdza Michała. A więc widać, że jest to akcja przygotowana i to nie są przypadkowe strzały. Obóz koalicji 13 grudnia potrzebuje igrzysk. Nie ma konkretów, nie ma realizacji obietnic, nie ma programu. Idą podwyżki, za chwilę pójdziemy do sklepu i produkty będą droższe, więc trzeba dać po prostu igrzyska. W Rzymie kiedyś wypuszczało się lwy na arenę, a tu się po prostu wypuszcza zwierzynę, tego wpisu, koalicji. Nawet nie będę powtarzać, bo to jest szkalujący wpis tego księdza. To znaczy, że teraz każdego na zamówienie możemy oszkalować i to w ogóle nic za to nie grozi, bo tak jest w zasadzie. Czy w ogóle to zarzut o tym, że ksiądz nie był przygotowany i predysponowany do tego, żeby akurat wydawać te pieniądze, nie miał doświadczenia? Ja rozumiem, że w Polsce tylko doświadczenie mają lewicowe organizacje. Rozumiem, tylko te są predysponowane do tego, aby pobierać z publicznych pieniędzy pieniądze, miliony na to, aby robić swoje projekty promujące LGBT, różnego rodzaju. Nie był inżynierem budownictwa, no to są, czy o co chodzi? No przecież no nie, to nie ksiądz naprawdę, buduje, tylko się, zlecona firma, tak? No, nie, no to, i przetargi oczywiście. Pewnie i tak dalej. No. Jeśli ktoś chce zrobić coś dobrego, naprawdę powinien tutaj w tym, jeśli jeszcze dodatkowo wziął udział w konkursie, dostał pieniądze celowe w tym zakresie, które jeszcze jak tutaj z Funduszu Sprawiedliwości, który jest predysponowany do tego, aby dbać o ofiary przestępstw, no to ja nie widzę w tym akurat zakresie, no chyba, że się rzeczywiście są jakieś nadużycia, o których nie wiemy, dlatego daję taką drobną gwiazdkę do tego, do mojej wypowiedzi. Tak, natomiast na obecnym etapie, na obecnym etapie nie widzę tutaj w tym akurat aspekcie czegoś, co by tutaj wymagało na przykład... Nie wiem, czy tak powinnam nazywać. Dziennikarka, która szkaluje księdza. Nie, no ja rozumiem, że tutaj mamy teraz chyba niektórzy za bardzo się swobodnie poczuli. Zwodnie się swobodnie poczuli, żeby szkalować jeszcze dodatkowo księży, wiarę, że tutaj chyba to, że koalicja Uśmiechniętej Polski wygrała tutaj, ma większość, to jeszcze nie oznacza się, że mają możliwość robienia absolutnie wszystkiego, no, łamać tak konstytucję, wygląda, nie ustawę. No, takim się chyba wydaje, ale to szybko według mnie zostanie zweryfikowane, no bo to na pewno nie w tym zakresie akurat absolutnie ani my, ani społeczeństwo na pewno też tego nie popiera. No, po prostu nie ma takiej, nie ma legitymacji do tego, aby łamać prawa. No, żadna większość, nawet jeśli dostaje przecież prawo do tego, aby powołać rząd, nie dostaje prawa do tego, aby łamać prawo, żeby nadużywać się swojej władzy. To jest itd. imię naprawy tego prawa. No nie, no. Widzi pan. Niestety, pani redaktor, to nie jest nic nowego. Ja jednak przypominam te steki kłamstw, jakie były wylewane z TVN-u po 10 kwietnia 2010 roku. Co słyszeliśmy na temat tych rozmów w kokpicie generała Błasika? Przecież tam co parę dni wychodziło jakieś kłamstwo, które oczywiście potem było wyjaśniane. Tak, i co z tego? A ludzie, całkiem niedawne. Tak, ale ludzie mają to w głowie. Problem polega na tym, że można kogoś opluć, można kogoś obrazić, można wypuścić kłamstwa i to dotrze, a potem ewentualne wyjaśnienia już nie. Tak się niszczy ludzi. Ja nie widziałam wyjaśnień, jeśli chodzi o tę sprawę, jeśli chodzi na przykład o ten atak na papieża, który... No, ile to było? Ponad rok temu, tak? Mniej więcej. Chciałam jeszcze zapytać o te przeszukania, które odbyły się dwa dni temu. Na przykład u ministra Ziobry. I jest ewidentne złamanie prawa i odwracanie kota ogonem. Bo oczywiście, że nie zawiadamia się osoby, u której chce się zrobić przeszukanie, że chce się zrobić przeszukanie i tego nikt nie podnosi. Ale zawiadamia się tę osobę, kiedy służby stoją pod jej domem, że proszę albo przybyć, albo wyznaczyć kogoś upoważnionego przez siebie, żeby był przy przeszukaniu. A tymczasem tutaj zaklejało się kamery, żeby nie było widać chyba, co podczas tego poszukania się dzieje. No bo po co
co innego i nikogo w domu nie było. A później, kiedy służby poszły do domu teściów, to zabrano dzieciom i co ma dziecka telefon czy laptop wspólnego z ojcem, który był ministrem sprawiedliwości, bo tego to już nie rozumiem, oprócz tego, że jest jego dzieckiem. No i tutaj jeszcze warto podnieść ten aspekt, że to 11 czy 12-letnie dziecko było świadkiem tej sytuacji, tak. Wtargnięcia do dziadków w sytuacji, kiedy wie, że ojciec walczy o życie. Wspomnę, co mają teściowie do tego. Że przecież to dziecko wie, co się z ojcem dzieje, dlaczego nie ma ojca w domu, dlaczego mamy również nie ma, bo mama jakby towarzyszyła ojcu przy tej terapii. Dodatkowy tego typu stres, no to jest po prostu, no... drogi, sowieckie barbarzyństwo. No to są sowieckie metody, nie, no, ale to jest sowiecka kiedyś, że żony i dzieci się zostawia, tak? W spokoju. No nie, nawet, nie dla, nawet nie na wojnie. Tych, nie dla tego towarzystwa, jak widać, chcą igrzysk i je organizują. Ale to są dość takie, powiedziałabym, niekontrowersyjne, ale mocno niesmaczne igrzyska, panie pośle. Jak pan je ocenia? Są niesmaczne. Czy, nie, przypomnę jednak, że i Prawo i Sprawiedliwość też miało na koncie różnego rodzaju przesłuchania, przeszukiwania odwiedziny o 6 rano. To jest Pani jednak nie, niestety nie, nie uważam, żeby i tak dalej. Jednocześnie mówiąc o tym, że zarówno wtedy tego nie popieraliśmy tego typu metod, jak i teraz nie popieramy tego typu metod. Uważamy, że to nie jest cywilizowane rzeczywiście, żeby no, naruszać. Nadużywać nikogo tej nie władzy. Było w domu, w to jest zakresie, niezgodne z prawem, nie samo przeszukanie. To krytykuję właśnie w tym momencie. Nikogo nie było w domu. Krytykuję jak najbardziej sytuację, w której naruszane jest prawo, nadużywana jest władza. No, co można na ten temat więcej powiedzieć? No, jeśli w tym zakresie jeszcze dodatkowo okaże się, że tak naprawdę nie ma żadnych zarzutów postawionych, ani żadnego przestępstwa w tym zakresie, no to moim zdaniem to będzie już tym bardziej pokazówka, tym bardziej jest sytuacja, w której rzeczywiście odwraca się uwagę od rzeczy ważnych, a przecież mamy do czynienia z sytuacjami ważnymi w Europie. Przecież są rozmowy w tym momencie ze stroną ukraińską w kwestii na przykład umowy przecież na produkty rolno-spożywcze, na której minister Kołodziejczak śpi. No, znaczy to inna sprawa, że strona ukraińska sobie też dużo pozwala na to, aby dyskredytować polską delegację. No jest to niestety problem, który musimy tutaj też się z nim zmierzyć, że sobie strona ukraińska naprawdę bardzo na wiele, zbyt wiele pan pozwala. Byłby zadowolony, gdyby nie, pana oczywiście, rozmówca spał ale czy, to podczas nie to ważnych rozmów. Ależ oczywiście, jak to najbardziej. Jest wstyd, to jest polski się to inaczej. Wstyd. Tak, oczywiście. Tutaj zgoda. Natomiast odwracamy uwagę od meritum problemu, bo to właśnie chyba mam wrażenie, że właśnie strona ukraińska właśnie chce też odwracać uwagę od meritum problemu, no, że jednak jest to problem biznes. dla polskich rolników, dla polskiej gospodarki. Zmieńmy temat, choć ten jest bardzo ważny, ale mam jeszcze jeden ważny temat. Wirtualna Polska przeprowadziła dziennikarskie śledztwo, z którego wynika, że prokurator Ewa Wrzosek, która zasłynęła z różnych wypowiedzi, mogła działać na polityczne zamówienie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, bo złożone przez nią wnioski do sądów blokujące działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie mediów publicznych, wszystkich mediów publicznych, powstały poza siedzibą prokuratury. Istnieje ogromne domniemanie prawdopodobieństwa, że tak właśnie było, bo dlatego, że dokumenty były wysyłane bardzo blisko z poczty, bardzo blisko tej kancelarii Clifford Chance. Takiego skanera, którym były skanowane te dokumenty, nie ma w prokuraturze, więc wszystko wskazuje na to, że to powstało poza prokuraturą. No i nie ma wyjaśnień w tym względzie żadnych, prawda? Przekroczeniem jednak wszelkich norm i uprawnień. Nabrali z tamtej strony wody w usta. No, poza jedną panią poseł, która już tam odpowiedni głos zabrała. To pan poseł w tym względzie ale jest przygotowany. Mieliśmy już przeglądam X po prostu. Sędziów na telefon. Teraz mamy panią prokurator na maila. I to korzystającą z usług ta kancelaria zachodniej teraz obsługuje kancelarii. Media no teraz publiczne tak, zresztą. Że wtedy nie, ale też musimy pamiętać o tym, listopada, co to jest to za kancelaria. Nie. Ta kancelaria wcześniej obsługiwała Nord Stream 2. Taki przypadeczek, prawda? No tu akurat bym powiedziała pani poseł, że kancelarie prawne różne sprawy obsługują, tak? Natomiast no, przypadeczkiem, że tak powiem, jest dość charakterystyczne. Tak, natomiast to, że akurat tak blisko tej kancelarii była ta poczta i tak dalej, no przepraszam, to już taki przypadeczek słaby.
Ja, jeśli chodzi o prokuratorów wniosek, to nie będę za mocno się wypowiadał, ponieważ była świadkiem przed komisją śledczą, której jestem członkiem, więc, na to, więc wolałbym nie, tutaj nie rzucać jakichś niepotrzebnych proszę słów, które mogłyby panią być... poseł Annę Baryżukowską z Lewicy. Natomiast jedną rzecz, którą chciałbym skomentować, bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której tak szybko zostały napisane różnego rodzaju dokumenty, gdzie właśnie na komisji śledczej była ta odwrotna sytuacja, w której prokurator wniosek zwracał uwagę na to, że pani prokurator Dudzińska nie mogła napisać czegoś w określonym czasie, że był to za krótki czas. A w tym wypadku nagle okazuje się, że jednak można napisać coś krótko, no, szybko. No, 107 minut można dużo i szybko. Ale, to jest w sprawie wszystkich mediów to mój jedy, to mój jeden komentarz. Wróciła, natomiast, czy dalej gdzieś wakacjuje? Natomiast zwracam uwagę, że rzeczywiście no, tutaj mamy do czynienia chyba z jakąś kłótnią także w rodzinie, no bo pani poseł Żukowska skomentowała tutaj, że pani Wniosek nie jest obiektywna, ale jednocześnie, że jest po naszej stronie. Skasowała szybko ten wpis, ale jednocześnie potem skomentowała, Łobus, że nasz, się zdziwała. Tak? Zdziwiła się, chyba się trochę zdziwiła, że pani prokurator Wniosek jej zagroziła. Pogroziła. Powiedziała w ten sposób, no, że żeby się pani poseł przypadkiem nie zdziwiła, że czy jestem po której jestem stronie, no chyba poseł Żukowska się chyba zdziwiła, dlatego bo liczyła na to, że jesteśmy, że oni są po tej samej stronie praworządności, jak oni przynajmniej tak to twierdzą, więc jakaś kłótnia w rodzinie już nie pierwsza, no bo też mieliśmy ostatnio też kłótnię pani poseł Żukowskiej z marszałkiem Hołownią. Znamy temperament poseł Żukowskiej, jak widać on ciągle jest aktywny i się aktywuje właśnie na mediach społecznościowych. Ale ta kancelaria Clifford Chance, tam pracuje pani Sylwia Gregorczyk-Abram, Wolne Sądy. Koleżanki zresztą. I ta pani, która też uczestniczyła w tak zwanej grupie Wejście, tak. Czyli Wejście do Polskiej Agencji Prasowej bodajże to tak, było i przygotowania do Wejścia do Polskiej Agencji Prasowej, więc co prawda kancelaria obsługuje od teraz oficjalnie media publiczne, ale nie była bezstronna wcześniej. To bardzo delikatne określenie, tak. Pani redaktor. Tego już nie będę komentował, zgodnie z tym, że jestem niestety, ale tutaj członkiem komisji śledczej. No ale pani Sylwia Gregorczyk-Abram i Wolne Sądy, no tak paradoksalnie to brzmi w tej sytuacji. Znaczy, powiedziałabym, że też i groźnie to pewnie ma wyglądać dla Polaków, by nie angażowali się, by nie wspierali ugrupowań nieprawomyślnych. Ale pani marszałek, bo pani Ewa Wniosek gdzieś przeczytałam, że mówiła, że przecież dokumenty mogą powstawać poza prokuraturą. Tak mówiła. No gdzieś przeczytałam, nie wiem, czy w istocie tak mówiła, czy w internecie tak napisano. Nie, no tak samo, jakie wyroki były pisane poza budynkiem sądu. Więc nie mogę się powoływać, bo to tylko artykuł, tak, więc gdzieś można było to dopisać, ale tak gdzieś przeczytałam, więc na to się nie będziemy powoływać. Odwołanie generała chciałam na koniec. Generał Gromadziński, on w dość ważnej strukturze, nowej stosunkowo strukturze Eurokorpusu, która to struktura wojskowa międzynarodowa działa na rzecz Unii Europejskiej i NATO. I generał jest właściwie nieodwołany, tylko przeprowadza się działanie kontrolne, mówiąc, że w zasadzie nic mu się nie zarzuca, tylko się go sprawdza. No ale kiedy jest taka procedura rozpoczęta, no to generał odchodzi ze stanowiska. I to jest oczywiste. Tak, no i nie będzie już powrotu, już jakby opinię ma zepsutą, szczególnie w strukturach europejskich czy natowskich. A my nie mamy zepsutej jako kraj? Oczywiście, że mamy. Jeden z najlepszych generałów z piękną historią Iraku, Syrii, ale i szkolenia żołnierzy ukraińskich, ale i obroną naszej granicy białoruskiej. Ja go tam poznawałam podczas tych ataków migrantów na granicę. To on właśnie strzegł nasze granicy wschodniej. Świetny dowódca, ale przede wszystkim, co jest istotne, miał dostęp do najtajniejszych dokumentów natowskich i tam przechodził weryfikację. A teraz w Polsce weryfikują go dokładnie ci sami panowie, którzy są odpowiedzialni za reset przecież. To są ci ludzie, którzy jeździli do Moskwy. To są ci ludzie, którzy ze służbami rosyjskimi spotykali się i pili wódkę. No właśnie. I teraz odbierają uprawnienia generałowi Gromadzińskiemu. Że o tym, co się dzieje w krajach NATO, właśnie ta struktura, zgodnie z tymi umowami, mieli informować Rosję przecież. No, to mniej więcej na tym to polegało. Tak jest. Więc to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że musimy cały czas pamiętać, że po pierwsze,
od ponad 2 lat pełnoskalowa wojna na Ukrainie i ciągłe pogróżki ze strony Rosji. Tak. A po drugie, znowu mamy nasilenie na granicy z Białorusią, co też niedobrze nam wróży, więc czemu to służy, pani redaktor, jeszcze w tym okresie zbliżających się świąt Wielkiej Nocy? Nie wiem. Jeśli ja mogę coś na ten temat powiedzieć, to chyba to nie jest dobry moment na to, aby pogłębiać chaos w strukturach wojskowych. Jednak jest więcej wyzwań i ważniejszych wyzwań przed polską armią, choćby jednak mimo wszystko zbrojenia, kupowanie nowego sprzętu, doprowadzenie do tego, aby on uzyskał 100% wartość bojową, bo przecież kupno nowego sprzętu to nie wystarczy. Tam jeszcze są wymagane szkolenia do tego. To jest kwestia także tego, abyśmy inwestowali w obronę cywilną, inwestowali tak jak w budowę schronów, no bo to też raport NIK-u pokazał, że mamy bardzo tutaj zabagnioną sprawę. Natomiast robienie właśnie kolejnych igrzysk, czyli rozliczania konkretnych generałów w tym zakresie. Szczególnie takich, do tych igrzysk. Szczególnie takich, którzy... No, ale lwy cały czas w gotowości. Ja nadal mam nadzieję, że jednak mimo wszystko, że jeśli są jakieś, że jeśli jednak robi się takie pokazówki, to jednak za tym idą jakieś rzeczywiście zarzuty. Ale jak na razie widać, że tych zarzutów nie ma. I to akurat jest, szczególnie jeśli nie są mu postawione żadne zarzuty. No ja mam nadzieję, że jednak mimo wszystko pan premier Kosiniak-Kamysz jednak zajmie się po prostu naprawaniem polskiej armii, a nie robieniem igrzysk i personalnymi rozliczeniami. Może... Ja jeszcze dodam, że też musimy pamiętać, że jakby ta cała pomoc dla walczącej Ukrainy, wojskowa, ale i humanitarna i medyczna szła w większości przez Polskę i przez Rzeszów i obsługiwana była przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. I taki przypadeczek, że właśnie dziś prezes RAS-u został również odwołany, a tam nasilona kontrola CBA. Zostały nam jeszcze 3 minuty, ponieważ około godziny 21 Zbigniew Ziobro będzie łączył się z Katarzyną Gujską, z naszym studiem Telewizji Republika. Chciałam zapytać państwa już o taką ludzki wymiar tej sprawy, bo Zbigniew Ziobro, no już nawet marszałek Hołownia przyznał, że to jak go zobaczył, no to wie, że to jest bardzo chory człowiek i ci, to być może źle cytuję, no każdy widział, tak powiedział, że jest to bardzo ciężko chory człowiek i ci, którzy opowiadają, tu akurat się dobrze zachował, ci, którzy opowiadają, że stawiają wątpliwość, że jest chory i tak dalej, no niech się trochę opamiętają, tak, bo to były również pani prokurator wspomnianej Wrzosek. Wpisy w tej sprawie się pojawiały, co już w mojej ocenie dyskwalifikuje panią prokurator, która ma stać na straży moralności i prawa. Niestety, bo mogła sobie już darować tego rodzaju wpisy, nawet jak nie lubi pana Ziobry, ale to już o niej świadczy. Natomiast chciałam zapytać, czy rzeczywiście należało robić takie akcje i takie naloty w stosunku jednak do bardzo ciężko chorego człowieka? Obawiam się, pani redaktor, że tego typu działań musimy spodziewać się dalszej eskalacji. Jak mówiłam, igrzyska, arena, lwy w gotowości. Cóż, ja życzę panu ministrowi dużo siły. Dużo siły, zdrowia i spokoju. Damy radę. Ale słyszałam też spekulacje w mediach. No jak to przerwał terapię? Nawet nie mają pojęcia, na czym polega ta terapia. I generalnie... Jak ciężka była ta operacja, w jak ciężkim stanie był. Spekulacje na ten temat też są dość niesmaczne. Panie pośle, proszę o komentarz w tej sprawie, bo co innego jest badanie sprawy, dociekania, co innego zwyczajnie ludzkie zachowania, bo o to pytam. No to były obrzydliwe słowa. Ja widziałem ileś tych słów. Nie wspomnę już jak niektórych pani redaktor, które w ogóle mówiły o tym, że to jest jakaś przepustka do tego, aby być bezkarnym w tym zakresie. No nie, znaczy nie mam powodów, aby nie wierzyć w ciężką chorobę pana ministra Ziobry i z tego miejsca mogę powiedzieć tylko, że życzę mu zdrowia. I to oczywiste jest, że w tym zakresie nie może być takiego jakiegoś domniemania, że on tutaj coś mataczy w tym zakresie. No nie, widać było, jest człowiekiem bardzo schorowanym. Natomiast jednak powiem jedną rzecz, choroba to nie immunitet. Znaczy,
osoby ale chore, oczywiście. Osoby chore też ale mogą nie, ale odpowiadać ja w ogóle przed sądem. Nie miałam takiej intencji i w tylko, swoim pytaniu, ja pytam w wymiarze ludzkim. Więc zakładając wszystko to, co powiedziałem, ja osobiście nie, po prostu sobie nie wyobrażam tak obrzydliwych słów. Mój dziadek, ojciec mojej mamy był chory na raka krtani. Ja doskonale wiem, jak to się jak przechodzi się tą chorobę, jak tak naprawdę dochodzi się do zdrowia. Bardzo ciężka jest rehabilitacja w tym zakresie. Czasem można w ogóle nie dojść do pełności sprawności, jeśli chodzi na przykład o mowę w tym zakresie. To naprawdę jest ciężka, bardzo ciężka choroba i ja naprawdę nie mam zamiaru z niej kpić i żeby absolutnie... I to jest po prostu obrzydliwe, jak widzę, że ktoś w ogóle z takiej choroby kpi. To jest niepojęte jak dla mnie. Więc co mogę powiedzieć? No ale jednocześnie choroba to nie immunitet i to są ale te rzeczy, które... Ale sam Zbigniew Ziobro, stojąc wieczorem, przedwczoraj przed swoim dołem, kiedy przyjechał, on nie stawiał w wątpliwość w ogóle, że nikt nie miał nie prawa tak. przeszukiwać jego domu. Tak godnie i pięknie. Jedyne co, to on powiedział, że no, ktoś strona. Powinien się był z nim skontaktować przede wszystkim. I rzeczywiście on, no, dać mu prawo wyznaczenia przynajmniej kogoś, kto ten dom Panie otworzy. Redaktor, wyważanie po drugiej drzwi, stronie mamy bandytów. Bramy. Po prostu to są bandyci. No to ci sami bandyci, którzy torturowali Mariusza Kamińskiego na siłę, pakując mu dożywianie, wiedząc, że za chwilę i tak zostanie wypuszczony. No to są bandyci. Taka ekipa, koalicja 13 grudnia, nieprzypadkowa ta data powołania. Bo Zbigniew Ziobro nie chował się za immunitetem czy za chorobą, z której, jak niektórzy sugerowali, miałby sobie uczynić jakąś zaporę immunitetową. On przyjechał i powiedział, no chodziło tylko o to, żeby się ktoś ze mną skontaktował. I rzecznik prokuratury krajowej, który mówi, że oni wiedzieli przecież, że Zbigniew Ziobro jest za granicą, bo o tym bodajże powiedział Patryk Jaki, no to skoro wiedzieli, że jest za granicą, to uznali, cytuję tutaj, za bezcelowe kontaktowanie się ze Zbigniewem Ziobrą. Czy przepraszam bardzo, jak ktoś jest za granicą, to dziś mamy, nie wiem, średniowiecze, że nie możemy się, nawet w średniowieczu się kontaktowano. Tak traktuje ta ekipa prawo, konstytucję. Czy to jest powód, dla którego nie należało się skontaktować, oczywiście, panie pośle? To oczywiste, że to jest. Ja naprawdę mam wrażenie, że po prostu zdrowy rozsądek tutaj ginie na tej wojnie między Platformą a PiS-em i że tutaj jest sytuacja taka, że po prostu przesadza się. Po prostu jest przesada. Totalna przesada. Jeśli ktoś popełni jakieś przestępstwa, nadużycia, należy go rozliczyć, zarówno tych, którzy rządzili wcześniej, jak i tych, którzy teraz rządzą, bo widać, że już tych nadużyć mamy sporo. Mamy do czynienia z obchodzeniem ustaw, obchodzeniem konstytucji, czy to w temacie wchodzenia do TVP, czy wchodzenia do prokuratury. To są wszystkie rzeczy, a zaraz będzie jeszcze, zaraz już na horyzoncie jest temat NBP i zamachu na NBP. I na przykład, i pewnie także na złotówkę. Więc tutaj naprawdę... Polskie złoto. Pewnie generalnie chodzi rzeczywiście, jak mówi większość ekspertów, o wprowadzenie euro w bardzo szybki sposób, no jeśli już zeszliśmy na ten temat. Znaczy, to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Ja wiem o tym, że to ciężko teraz o tym jeszcze go wspominać, ale tak jak zarówno to, że właśnie sam fakt pana Glapińskiego jako osoby, która była związana z tamtą władzą, właśnie tym bardziej pokazuje, że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której zainstalujemy w NBP-ie kogoś, kto będzie na telefon Donalda Tuska, ponieważ zaraz albo się okaże... Maila. No, zaraz się okaże, że będzie właśnie obudzimy się ze złotówką spuszczoną w toalecie, a będzie drożyzna w postaci wprowadzenia euro i to nas czeka jeszcze mocniej niż teraz te 5% VAT-u na żywność, który zaraz przecież od 1 kwietnia. No ten VAT dopiero zaboli. No pewnie zaboli. Bo to w poniedziałek wielkanocny ludzie zaczną robić zakupy. Lany poniedziałek będzie, prawdziwy lany poniedziałek. Benzyna już prawie po 7 zł. Prawdopodobnie będzie jeszcze więcej kosztowała. No i połowa roku oczywiście wzrost cen energii elektrycznej. Także, no i właśnie. Cóż. Wielki czwartek. Mimo wszystko zdrowych i spokojnych świąt wszystkim państwu. Przyłączam się do zdrowych i spokojnych świąt. Ja też się przyłączam razem z moimi gośćmi, choć my widzimy się. Wszystkich życzę. Oczywiście jutro. Dziękuję bardzo państwu i państwu też życzę dobrych świąt, żeby no może to zmartwychwstanie przekuło się jednak w coś dobrego, w ten zdrowy rozsądek, żeby wrócił i tak dalej. Żeby może ten zdrowy rozsądek narodził się na nowo. Zmartwychwstał. Życia. Bardzo dziękuję i oddaję głos Katarzynie Gujskiej w punkt i debata polityczna.